Początki jak zawsze bywają trudne i dziwne, bo to też było takie zupełnie spontaniczne, że akurat branża rowerowa, tak? Sklep. No już było to bardzo dawno temu, bo 27, może lat. 96 rok zresztą. No więc to tak, młodzi, którzy chcą coś zrobić, niekoniecznie w, w, u jakichś pracodawców, tak? Zawsze chcieliśmy to robić sami. No i stąd się wziął pomysł, a że. Był już troszkę zajęty w tej branży, bo już sklepy rowerowe, okazuje się, że były w tych czasach, więc zaczęliśmy w Olkuszu. Może nie każdy wie, ale myśmy pierwsze początki mieli w branży rowerowej, zaczęliśmy w Olkuszu. No i to z takim no, wspólnikiem, bo nie sami też, to tak y, próbowaliśmy to robić w spółce. No i bardzo fajny czas, mile to wspominam, i Olkusz, i te początki, i jeden sklep, i, i drugi sklep. No tak się to tam potoczyło, ale te odległości, które niestety są, spowodowały, że zdecydowaliśmy się jednak na chrzanów. No, no i w chrzanowie jakoś nam to też tak nie wyszło, więc Trzebinia okazuje się, że pierwszy sklep w Trzebini, który jest do dzisiaj. No i, i, i to wszystko się zaczęło w Trzebini później. Olkusz. Sklepy tak po prostu śmiercią naturalną, że tak powiem, umarły, bo no nie było czasu tak się tym zająć. Skupiliśmy się na tym jednym sklepie. No pomysł, jeżeli mogę tu oczywiście skierować, to mojego małżonka, który zawsze rowery lubił i, i, i tak się w tym dobrze, fajnie sprawdzał. No i tak potem rodzinnie sami to, to toczymy. No, ja uważam, że firmy rodzinne, tak jak wspominałaś, to jest taka przyszłość troszkę, jeżeli chodzi o małe firmy, bo nie da się wszystkiego też... Są potrzebni pracownicy jak najbardziej, ale jednak nie da się wszystkiego e, tak przerzucić na kogoś. Trzeba samemu pilnować i, no i jeszcze mieć w tym pasję. To jest naj, już najfajniejsze, tak? Jak łączymy biznes z pasją. To nie była przemyślana do końca decyzja. To był typowy taki taki spontan, że akurat no może, może te rowery, bo tak była te te czasy były takie, że w zasadzie czymkolwiek by się człowiek nie zajął, no to mógł być sukces w jakiś sposób, bo to były początki takich taki, taki właśnie biznesów małych, większych i produkcji i biznesu, z tym, że tak widzę, że chyba no, no, zbyszek, mój mąż tak chciał, bardziej pod kątem jakiejś aktywności sportu. Zawsze go to gdzieś yy, po prostu cieszyło. No, ale było to spontaniczne zupełnie. To było spełnienie marzeń, aczkolwiek nie myśleliśmy, że nam to tak po prostu fajnie to wszystko jakoś pójdzie, bo były też czasy, kiedy było ciężko, yy, bo różnie bywa, yy, że to tak się kręciło, nie kręciło. No, tu na pewno przełomem był Chrzanów, bo jednak większe miasto yy, i większe możliwości. W Chrzanowie jednak, ale zaczynaliśmy też od malutkich takich sklepików, nie? Tak krok po kroczku, że to gdzieś człowiek się tu zaczepił, tam zaczepił. No a tak dopiero też zbieg okoliczności spowodował, że ten sklep powstał duży, tak? Bo to też musi być powierzchnia jednak. Sklepy, które są małe, no może to być nie wiem, sklepik osiedlowy, ale tak jak nasza branża potrzebuje ekspozycji. Rower musi być wyeksponowany, musi ich być dużo. Klient teraz jest nauczony na dużych powierzchniach. Które w pandemii nie do końca się sprawdziły, jak wiemy. <gry> Te za duże powierzchnie, ale lubi mieć powierzchnię, lubi mieć przestrzeń, lubi mieć wybór, lubi mieć doradztwo, tak? Więc to. Nie da się wszystkiego przenieść do sieci, aczkolwiek też w sieci jesteśmy. Też. Też jesteśmy i jest klient, który kupi w sieci, ale też, też potrzebuje porady, więc dzwoni. Więc my też mu musimy wszystko wytłumaczyć. Czasami musimy dodatkowe zdjęcia oczywiście mu zrobić, albo muszę usiąść na rowerze, bo na przykład żona ma ten sam wzrost. Proszę spróbować, czy to będzie dobre. I w tym momencie kupują. Tak jest często. No, ale przeszło to do sieci. Pandemia zweryfikowała pewne tematy i dużo rzeczy się zaczyna w sieci sprzedawać, tak. I rowery też. Ani nie byłam rowerowa na początku też. Ja tylko wiedziałam, miałam, jak wygląda rower, natomiast kompletnie nie wiedziałam, z czego jest, jak jest zbudowany, co gdzie, jak naprawić w ogóle, jak doradzić klientowi. No to były lata siedzenia takiego w tych częściach, czytania, bo to nie było też YouTube'a, nie można sobie było włączyć, zobaczyć, co w czym pasuje. więc. Trzeba było czytać, obserwować to, co robią inni, to, co robią serwisanci na sklepie. I tak w tym temacie jakoś to wszystko ogarnęłam, aczkolwiek na pewno był to jakiś proces. No, a teraz, no nie wiem, czy jestem specjalistą, bo, bo już w tym momencie tak się zmienia branża rowerowa, tak wchodzą nowe rzeczy, że też zaczynam się w tym powoli już gubić i też muszę przysiedzieć dużo czasu, żeby coś poczytać. I więcej wiedzieć. Cały czas się trzeba uczyć. To wszystko jednak technologie, wyposażenie w tych rowerkach. No te teraz wchodzą e-bajki wyszły, tak? To już w ogóle taki temat już dla poważnego, że tak powiem, serwisu, serwisanta, który to ogarnie. Ale no, jakoś sobie radzimy. No jednak jeszcze jest dużo klientów, starszych osób, które przychodzą i potrzebują takich zwykłych części. I tutaj sprawdzam się najlepiej jednak zostaję przy tych tradycyjnych rowerach starszego, starszej generacji. Czuję się w tym mocna i mogę doradzić, mogę dopasować każdemu. Także to jest, to jest fajne, ale rozwijać się trzeba cały czas. I tak jak mój mąż mówi, klient, no najgorsze jest, jak klient cię zaskoczy czymś, tak? <ścoughs> więc, więc dlatego no, trzeba, trzeba troszeczkę czytać. Tu na pewno mąż bardziej pochłania tę te, teorię, ale ja też się staram w jakiś sposób... Słuchać i uczyć się cały czas, no. bo wymaga to na pewno pewnej wiedzy. Teraz, obecnie, największą trudnością, jaką jest, to nie jest na przykład brak środków, tak? bo przeważnie problemy to są, jak, jak, jak człowiek nie ma środków. W tym momencie brakuje po prostu towaru, brakuje części, brakuje. Głównie rowerów, bo jeszcze części jako tak idzie w jakiś sposób zgromadzić, bo, bo mamy już wielu dostawców, że zawsze u kogoś coś zamówimy wcześniej. Natomiast branża, jeśli chodzi o rowerowa, no najbardziej cierpi na braku dostaw całych rowerów. Tak? I to każdego, czy to są e czy to zwykłe rowery, tanie, drogie, po prostu brakuje rowerów. Przyszłość wiążemy z naszymi dziećmi teraz, tak? Bo próbujemy wdrożyć kolejne pokolenie, bo uważam, że jest to fajne. E ale no plan może mamy cały czas, no chcielibyśmy jeszcze może jakiś jeden fajny sklep utworzyć, no ale jak się okazuje nie jest to takie wcale proste. Jest to kwestia lokalowa i tutaj no, czekamy, że to też wyskoczy w spontanie, że nagle okaże się, że o coś fajnego jest, może tam akurat e, coś zrobimy. Ale na ten moment zostajemy tak jak, tak jak w tej chwili. Poczekamy. Musimy poczekać troszkę. Są bardzo trudne czasy i, i ja podziwiam naprawdę ludzi w takich, że jakoś sobie radzą, bo, bo uważam, że i tak sobie fajnie poradziliśmy, jako takie, uważam, tutaj społeczeństwo, jeśli chodzi o biznes, bo no nie spotkałam się może, żeby ktoś nagle musiał w związku z pandemią zamknąć coś. Chociaż może to jeszcze jest jakiś proces. Może to jeszcze z czasem jakieś wyjdą sprawy. Ale ale nie da się w tej chwili, no, pandemia nam to bardzo fajnie zweryfikowała, że jednak plany zupełnie nie da się planować, tak? Biznesu nie da się zaplanować, nawet wesela, <grytania> prawda? Czy jakiś imprez, bo niestety takie rzeczy się weryfikują, o czym nie myśleliśmy w ogóle, że coś takiego będzie. Bo nasze pokolenie, moje pokolenie żyło w takim. No, w takiej fajnej jakiejś otoczce, że nie było nam lekko, ale nic się takiego nie działo strasznego, tak? Właśnie można było coś zaplanować, coś, coś sobie otworzyć, nie wiem. Natomiast, nawet mówię, wakacji się nie da zaplanować, takich krótkoterminowych. A tu nagle nam weryfikuje pandemia wszystko. Czy ja bym kiedyś coś w życiu zmieniła? Nie. Uważam, że jakoś to się tak fajnie potoczyło. Mam, mam taki. No nie wiem, tak się to życie toczy jedynie chciałabym, żeby zwolniło. Moje marzenie żeby trochę zwolniło, bo się wszystko strasznie szybko dzieje. No ale dzieje się dobrze. Uważam, że póki człowiek ma zdrowie, tak, jest zdrowy, bo tu też to jest bardzo ważne, i chce pracować, to, to, to można wiele zrobić. Powiem tak, ja, bym, ja nie chciałabym zmieniać, dlatego że ja zawsze... Lubiłam małe miasta. Ja nie lubię dużych miast. Ja się źle czuję w dużych miastach i wcale nie jest powie... jakoś nie ciągnęło mnie nigdy do, do dużego miasta. Bo pewnie nie byłby to problem, tak? Otworzyć sklep w Katowicach czy w Krakowie. Ale ja nigdy się nie chciałam przenosić do dużego miasta. Jakoś nie wiem, i, 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 i tu mi jest dobrze. O, może powiem tak, tu mi jest dobrze, tu mamy, mam, mam dużo osób, z którymi współpracujemy. Żyjemy na co dzień, i ja bym tutaj nic nie zmieniła na pewno. Tu jest, jest fajnie. Jak potrzebuje jakiejś odskoczni, no to mówię, to się gdzieś po prostu człowiek urywa. A nawet do dużego miasta, tak? To jakieś na rowerze się urywa. Można sobie to zaplanować, natomiast duże miasto nie. Ja poznaję moich klientów bardzo często, bo to są osoby, które przychodzą już kolejny raz, tak, po rower, bo to jak nie, dla, dla żony, dla córki, dla wnuka, wnuczki i tych ludzi się naprawdę poznaje i to jest fajne, że oni wracają. Natomiast, tak jak mówisz, w dużych miastach klient przychodzi raz i potem nie masz jakoś, nie ma takiego kontaktu, a tu ludzie ci się kłaniają na ulicy. Ja czasami nie wiem, no. No, no, tak już wiem, ten, no pewnie mój klient, z, 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 który gdzieś tam był w sklepie, z którym może dłużej rozmawiałam i już mnie poznaje i, 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 i mi się ukłania i to jest fajne, bo człowiek jest w jakiś sposób rozpoznawalny, że ci ludzie po prostu mnie poznają, i to jest miłe. Załatwianie spraw online jest to w sumie bardzo, jest to bardzo fajne. Jest to na pewno ułatwienie, ale jak to się mówi tak kolokwialnie, no każdy chciałby, żeby jednak te urzędy były bardziej takie gdzieś otwarte, może żeby to łatwiej było wszystko załatwić, zdobyć. Aczkolwiek ja akurat nie narzekam na kontakt z urzędami.